120 szachowych pojedynków jednocześnie, z tym, że niektórzy zawodnicy naraz rozgrywają kilka partii z różnymi przeciwnikami. Na tym wielkim skrócie polega szachowa symultana. Dziś takie przedsięwzięcie zorganizowano w Jastrzębiu-Zdroju, a do walki na szachownicach stanęli m.in. prezes Polskiego Związku Szachowego i tegoroczna srebrna medalistka Olimpiady Szachowej w Baku. Takich rozgrywek w Jastrzębiu-Zdroju jeszcze nie było. 120 szachownic, ponad setka rywali, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta, czeskich i polskich szkół i klubów oraz kilku wybitnych graczy toczących kilka lub kilkanaście pojedynków naraz. Z gośćmi zagra Kalina Szczypkowska, to jest srebrna medalistka Olimpiady Szachowej w Baku. To był największy sukces polskich szachów w dziejach polskich szachów, także mamy zacnych gości. Z nauczycielami, którzy prowadzili projekt Edukacja przez Szachy w Szkole, zagra Łukasz Brożek, to jest prezes Śląskiego Związku Szachowego. Natomiast zagra z naszymi zawodnikami, zagra Aleksiej Kiśliński, to jest arcymistrz, wicemistrz Republiki Czeskiej w roku 2014. W szranki z arcymistrzami staną m.in. przewodniczący Jastrzębskiej Rady Miasta Łukasz Kasza. Szachy towarzyszą mi od dwóch dekad, co rozpoczęło się jeszcze na ogólnopolskim turnieju Mistrzostwach Przedszkolaków. Od tego czasu amatorsko często grywam, więc może nie trema, tym bardziej, że tu względem tych arcymistrzów raczej wszyscy ci amatorzy ze mną włącznie są stawiani w roli przeciwników do ogrania, ale świetna impreza, byle takich więcej w Jastrzębiu. Ta akurat impreza była zwieńczeniem współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Szachem do Europy, którego głównymi beneficjentami byli uczniowie czeskich i polskich szkół. W moim przypadku dało się to jak najbardziej połączyć. No, trzeba po prostu rozgraniczyć czas na szachy, czas na szkołę, ale myślę, że w przypadku takich zdolniejszych dzieci jak najbardziej jest to możliwe. Znam dużo dzieci, które grają w szachy, już grają bardzo długo i biorą udział w różnych turniejach i łączą to ze szkołą bez najmniejszych problemów. W trakcie dzisiejszej symultany wielu takich zdolnych młodych szachistów również mierzyło się z bardziej utytułowanymi rywalami i to nie bez sukcesów, ale powrót do czasów, gdy Jastrzębie-Zdrój było ważnym szachowym ośrodkiem na mapie Polski, szybko nie nadejdzie. Klub Pionier to jest klub bardzo prężny, klub rozwijający się, klub, który ma już wybitne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej. Ostatni awans drużyny juniorów do pierwszej ligi, to już jest sukces znaczący. Natomiast oczywiście do sukcesów takich jak w innych regionach to jeszcze troszeczkę brakuje, także jeszcze w Jastrzębiu trochę trzeba nad tym popracować. Być może dzięki tego typu turniejom uda się te prace nieco przyspieszyć.